Tym razem się udało, ale przecież dane firmowe to nie tylko dokumenty papierowe, ale także, a dziś może przede wszystkim, rekordy elektroniczne, dodatkowo rozmieszczone w wielu miejscach w chmurze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zabezpieczyć swoją chmurę przed wyciekiem danych, zapraszam w imieniu swoim oraz Dominika Wasilewskiego na webinar, który odbędzie się 9 grudnia o godzinie 13. Do zobaczenia.